No hej, tu Kasia z bloga wkondycji.pl. Dzisiaj będę do Ciebie mówić trochę innym głosem, bo jestem przeziębiona, ale już nie mogę po prostu usiedzieć na tyłku i muszę się poruszać. A jak ja muszę się poruszać, no to postanowiłam, że przy okazji Tobie też coś pokażę. Podczas treningu nie będę popijać zwykłej wody, tylko wodę z witaminą C, żeby jakoś poprawić sobie odporność. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że dzisiaj będziemy przede wszystkim angażować mięśnie brzucha. Więc jeśli chcesz mieć płaski brzuch, jeśli chcesz pozbyć się oponki, chcesz mieć większe wcięcia w talii, to będą fajne ćwiczenia dla Ciebie. No i też będziemy angażować nogi i trochę ramiona oraz ręce. Do tych ćwiczeń będziesz potrzebowała albo sztangę, albo nawet kij od miotły. Na pewno coś znajdziesz, jestem pewna, że coś w tym stylu masz w domu, że coś w tym stylu masz pod ręką. Oczywiście, jeśli będziesz chciała taki 50-minutowy trening typowo na brzuch, ale też na piękne, zaokrąglone pośladki, no to odsyłam Cię do opisu, tam zamieszczam link do stronki, gdzie możesz zamówić sobie moją płytę DVD Płaski brzuch. Do dzieła! Zabieramy sztangę albo kij od miotły. Robimy szeroki rozkrok, pupa nisko nad ziemią, tak żebyś podczas tego ćwiczenia czuła również udka. Sztanga nad głową i mocno zginamy się raz w prawą, raz w lewą stronę. Niech to będą ruchy na boki, a nie do przodu. Pracujemy brzuchem. Pół minuty na to ćwiczenie. Podnosimy się, stajemy w szerokim rozkroku, sztanga za głowę i wykręcamy się mocno raz w prawą stronę, raz w lewą stronę. Pamiętaj, żeby przy tych ćwiczeniach się nie śpieszyć, zatrzymuj się na chwilkę. Niech brzuch pozostanie napięty właśnie w tej takiej wykręconej pozycji. Na to ćwiczenie też mamy pół minuty. Już kończymy. Sztanga albo kij od miotły nadal zostaje za głową i unosimy wysoko lewe kolano w stronę prawego łokcia i na odwrót. Pamiętaj, żeby unosić nogę brzuchem. Brzuch ma naprawdę bardzo mocno pracować i jeśli kolano będzie już na górze, zatrzymaj ten ruch. Mamy pół minuty na to ćwiczenie. Już kończymy i przechodzimy do kolejnego. Szeroki rozkrok, sztanga lub kij od miotły nad głową i wykręcamy się raz w prawą stronę, raz w lewą i pamiętaj, żeby na chwilkę zatrzymać ten ruch. Już kończymy pierwszą serię. Pierwsza seria za nami. Mam nadzieję, że te ćwiczenia Ci się podobały. Teraz zrób sobie max pół minuty przerwy i powtórz całość jeszcze 3 albo 4 razy. Nie zapomnij wpaść na mojego bloga wkondycji.pl. Zapraszam Cię też na mojego Instagrama i fanpage'a. Wszystkie linki masz jak zwykle w opisie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw proszę łapkę w górę. Nie zapomnij też zasubskrybować kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. A koło subskrypcji kliknij dzwoneczek, żebyś nie przegapiła kolejnych filmów. Wielkie dzięki za to, że ćwiczyłaś ze mną. Mam nadzieję, że masz świetny dzień. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa! I don't know what else.